Ale teraz wróćmy na ziemię i na zakończenie zapraszam wszystkich znakomitych gości dzisiejszego wieczoru. Wszystkie chóry teraz, w tym momencie zapraszamy serdecznie tutaj do nas na scenie, ponieważ my jako gospodarze chcielibyśmy wam coś osobiście powiedzieć, coś podarować. Zapraszam wszystkie chóry, proszę bardzo. Jeszcze raz zapieśćmy ich gorącymi prawami, bo się nie ma wstydu. Dobrze, nie chcą wyjść. Chórowi Antidotum z Kielc, męskiemu chórowi Pochownia z Częstochowy, solistce pani Joannie Stankreciak, pani Justynie Szamińskiej, pani skrzypaczce Julii, zapomniałam ją. Wiecie, o kogo chodzi, nie pamiętam na to. I Marcinowi Legendzie za prowadzenie. Dziękujemy także również mediom, niezależnej telewizji lokalnej Radomsko, Gazecie Radomszczańskiej, Dziennikowi Ludzkiemu, portalowi Radomsko24 i sponsorom. Byli nimi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Gaik z Niedoświelina, S-Bank, Bank Spółdzielczy w Radomsku, PZS Zorza w Radomsku, Przemysław Nowak, Piekarnictwo, Cukiernictwo, Wielgomłyny, firma Milo, firma Alpla, poseł Anna Wilczanowska, powiat radomszczański, Kerfur, restauracja Las i Lumadruk. Teraz poprosimy chórzystów z chóru Cantabile o wręczenie kwiatów. Poprosimy dyrygentów do przodu, żeby nam było. Poprosimy dyrygenta chóru Cantabile Karol Mente, nauczycielskiego chóru Kanta, Antidotum, męskiego chóru Pochownia. Proszę do nas. A teraz bardzo proszę wszystkich o powstanie i zapraszam do wspólnego wykonania utworu Gaudę Mater. Dyryguje pan profesor Marek Kopek.
Dziękujemy, dziękujemy pięknie. Zapraszamy teraz wszystkich na bor. I to dużo mówić. Dziękujemy jeszcze raz i tym doniosłym, tym pięknym akcentem. Zakończyliśmy 11 spotkania choralne, koncert jubileuszowy 15-lecia chóru Cantabile. Dobranoc Państwu i do zobaczenia za rok. Jeszcze raz, wielkie brawa na wszystkich naszych gości. Brawo.